W niedzielę, w kontrze do fatalnej pogody, wolontariusze Polfarmy zorganizowali pogodne popołudnie i wieczór 20 niepełnosprawnym osobom z terenu województwa. Pierwszą osobą, która dowodzi całym tym, to naszą czwórką, jest pani Marzena Ploc, która jak gdyby zgłosiła ten projekt i go udało się jej obronić jako pomysł na realizację. Projekt miał na celu sfinansowanie niepełnosprawnym przedstawienia w Teatrze Muzycznym w Gdyni i zorganizowanie wszystkim dojazdów w obie strony. Z kamerą towarzyszyliśmy Dorocie, z którą ruszyliśmy do Gdyni aż z Lubichowa. Na pewno chciałabym zobaczyć w ogóle, jak to jest w teatrze, prawda? Jak wygląda takie przedstawienie w ogóle w teatrze. Na pewno będzie dużo miłych wrażeń. I oczywiście tak było. Ogromne wrażenie na wszystkich, nie tylko niepełnosprawnych, zrobił sam nowoczesny budynek Teatru Muzycznego z oddaną we wrześniu nową, dużą sceną na prawie 1100 widzów. Wszyscy niepełnosprawni to członkowie Stowarzyszenia Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej. Myśleliśmy nad tym, co byłoby najlepsze dla naszych podopiecznych. Doszliśmy do wniosku, że na pewno sporo z tych osób nigdy nie było w Teatrze Muzycznym. I doszliśmy do wniosku, że to będzie coś takiego naprawdę dla rozrywki, dla zobaczenia, jak to wygląda. Od samego wejścia do budynku dla wielu podopiecznych stowarzyszenia oraz ich opiekunów było to zupełnie nowe i ciekawe przeżycie. Wrażeniami ze sztuki jedni i drudzy chętnie dzielili się już w przerwie przedstawienia. Dla człowieka, który bardzo lubi muzykę, takie wydarzenie jest bardzo, bardzo ciekawe. I ogólnie rzecz biorąc, pochłaniam wszystkie piosenki, jakie żeby sobie znaleźć potem na internecie, jakby było. Ładnie zrobione jest. Myślę, że chciałbym być częściej. Dzięki naszym niepełnosprawnym osobom możemy my, wolontariusze, też z tego skorzystać. Także serdecznie dziękuję, a podoba mi się bardzo. No jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że mogę tutaj być, że do mnie zadzwonili, że się o mnie troszczą. Cała ta akcja została zorganizowana przez konkretne osoby i właśnie je zapytamy o jej cel. Tak więc po co to wszystko? Jest to dla nich tak jakby taka szansa, tak, na zobaczenie czegoś innego. Tutaj z tego co wiem, to część osób jest pierwszy raz w teatrze, więc dla nich to jest takie wydarzenie życiowe, tak, oni się z tego cieszą. Właśnie przed chwilą rozmawiałam z chłopakiem, to po prostu nie mógł wyrazić swoich emocji, jak się cieszy, że tu jest. O to chodzi, że każdy powinien mieć dostęp do tego, żeby skorzystać z kultury. I niestety nie każdy może sobie na to pozwolić i dlatego bardzo chciałam, żeby była taka możliwość, żeby można było właśnie te pieniądze przekazać w ten sposób i je wykorzystać w ten sposób. Na koniec jeszcze niespodzianka dla podopiecznych Gdańskiego Stowarzyszenia. Będzie mogła przyjechać druga tura osób, tak, na inne przedstawienie, więc no to, tym bardziej mnie to cieszy, że umożliwi to wyjście dla tak dużej rzeszy osób, które są niepełnosprawne. Bo ludzie pomagają ludziom.